Powiedzmy, no dobra, jeszcze z 20 damy kuszników i to już będzie wszystko. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Sir? Naprzód. Na ramię broń. O. Wiadomość od sir Długoręki. Odzyskaliśmy kontrolę nad kolejnymi ziemiami, a nasze szeregi wciąż rosną. No i dobrze, i prawidłowo. Ruszać się. Sir? Szybki marsz. Zobaczcie, mieszczą się. No, nie wszyscy, ale... Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. Ale jakoś się załapują. O. Uwaga! Na rozkaz. Wow. Szybki marsz. Ja nie wiem, jak oni to robią. 133. Aż się boję, że mi się gra zatnie. Na ramię broń. Naprzód. A nie, no mam nadzieję, że mój komp jakoś to ogarnie. Prawie nie mamy już żywności, sir. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Gotowi do boju, sir. Wyruszamy! Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Na pozycjach. Wyruszamy! Tak. Pytanko, czy obronimy się przed ostatnim atakiem wieprza? Czy może niekoniecznie? Nie, no myślę, że tutaj odpowiedź będzie oczywista. Na rozkaz. Sir? Nie wiem, co musiałoby Szybki się marsz. Wydarzyć, żebym tej misji już nie przeszedł. Na ramię, nie, musiałoby się chyba, nie wiem, ta wieża zniszczyć, chociaż nie. Nie, no nic się nie wydarzy przecież takiego. Nie ma szans, no. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych... Jeszcze może damy paru pałkarzy, tak na wszelki wypadek zupełnie. Gdyby, nie wiem, jakiś cud nastał, że nie wiem, jakoś przejdą te obronę. Gotowi do boju, sir? Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, i jeszcze dla pewności zainwestujemy w rzeczy przyjemne oczywiście. Nie można tutaj... Czyli jakieś ogrody, prawda? Nie można tutaj niedźwiedzie tańczące. Jakieś place zabaw, o, już wiosnę mamy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jesteś czczony jak najbardziej. Dokładnie. Tak jest. Na pozycjach. 155, no dobra. I jeszcze mamy plus 25%. Do obrażeń. Wiesz co to za dźwięk? To ja stukam cię w czaszkę. Zmiażdżę cię. No to dawaj, 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 dawaj. Ja już jestem gotowy. Gotowy jestem. Z tymi 155 kusznikami. Po prostu dawaj. Nie ma na co czekać zresztą. Jeszcze misje ekonomiczne mam do przejścia. Także śmiało. Dawaj, dawaj, bekonie, dawaj, bekonie. Pokaż na co cię stać. Jestem wściekły! Rozedrę cię na kawałki! Nie maleńkie kawałeczki! No, no. Spodziewaliście się tego? Proszę bardzo, nikt nie umarł. Heh, stracone jednostki, 0%. Wow. No chyba lepiej tej misji przejść nie mogłem? Naczynia z wrzącym olejem z twojego arsenału okazały się niszczącą bronią. Kusznicy! To w połączeniu z twoimi słusznymi decyzjami taktycznymi pozwoliło rozgromić ogromne siły szturmowe wieprza. Kusznicy, a nie jakiś wrzący olej. Przecież ja w ogóle nie wykorzystałem tego oleju. O, i zobaczcie, co się na mapie Polski dzieje. No, już kolejne hrabstwa nasze. Także, no, jest naprawdę super. Czy ja wspominałem coś o misjach ekonomicznych? Tak, zgadza się, wspominałem o tychże misjach, bo generalnie mamy teraz taką sytuację, że mamy jeszcze do przejścia tylko 4 misje, a może aż 4 misje w tej głównej kampanii.
ale nimi zajmiemy się w ostatnich odcinkach serii, bo teraz przejdziemy sobie do kampanii ekonomicznej. No, zapowiadałem zresztą, że w ciągu gry do tej kampanii sobie zajrzymy, no i myślę, że to jest dobry moment. Jak widzicie, mamy 5 tutaj misji do przejścia. Zaczynamy oczywiście od pierwszej. Uczta zwycięzców. Dwór królewski będzie wkrótce wydawać wielki bankiet. Twoim zadaniem jest założenie małej wioski, która produkowałaby na tę uroczystość ser i piwo. Odszukaj polanę leśną na południe od zamku króla i natychmiast zabieraj się do pracy. Tak, jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego jakby wstępu, tylko zapoznajemy się od razu z opisem misji. I co mamy tutaj zrobić? Mamy wyprodukować 200 sera, czyli mamy mieć 200 sera w spichlerzu i 24 piwka w składzie zapasów. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować... No akurat myślę, że ta misja nie będzie jakaś bardzo wymagająca. Tylko musimy pamiętać o paru rzeczach. No najpierw musimy rozmieścić parę chat drwali. No myślę, że z 8 chat będzie dobrze. Nie można tutaj ulokować. Tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego okay. zbudować, mój panie. Teraz może wybudujemy parę domków. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Teraz czas na farmę chmielu. I tych farm niech będzie tak z 7. 4, 5, nie można tutaj 6, tego zbudować, 7. O! Akurat jak najbliżej składu zapasów, żeby nasi pracownicy nie musieli zbyt daleko chodzić. No i jakieś zagrody bydła. Też sobie postawimy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O, tutaj już zbieramy sobie drewno. Bardzo miło. No i jeszcze jedna farma by się przydała. Czy w sensie jedna zagroda. O, mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dobra, może tyle starczy. No to już tylko czekamy na pierwszy chmiel. Albo nawet już myślę, że możemy postawić jakieś browary. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra, no powiedzmy, no dobra, do 40 mieszkańców rozwiniemy się. Myślę, że więcej nie trzeba, bo też pamiętajmy, że im więcej mieszkańców, tym jedzenie szybciej ucieka. A ja tutaj muszę też ustawić, żeby tutaj nam sera nie zjadali nasi... kmiecie. Panie, nie mamy już żywności, ser. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No dobra, powiedzmy z 8 chat myśliwskich też będzie dobrze. No i stawiamy kolejne tutaj browarki. O. Tutaj nie ma za bardzo miejsca, ale no, jakoś sobie poradzimy z Twoja tym. Popularność spada. Na pewno. Tak, jeżeli już zdobędziemy 24 chmielu, to możemy już te farmy później zlikwidować. Taki jest plan. Ale jeszcze musimy się z tym wstrzymać. Powinniśmy tę misję szybko przejść. Generalnie ta kampania składa się z misji na czas. Tutaj wszystkie misje są na czas. Tutaj widzicie w lewym górnym rogu pasek, który się wypełnia. Jeżeli ten pasek dojdzie do końca, no to niestety przegrywamy. Okej, już 2 piwka są. Ale spokojnie, te piwka nie są już dla lektora, czyli dla węża. Także luzik. No i myślę, że tak, już chyba możemy zlikwidować farmę. Bo tutaj już plony są prawie... No już dostarczone zostały. O, więc po prostu resztę już stawiamy na tutaj farmy. Znaczy na browary. Okej, tu mamy już 120 sera, zobaczcie. No i te nawet chaty już możemy też... Aj, właśnie, też podczas tych misji dzieją się bardzo różne rzeczy. No, przeważnie niestety te złe. Tutaj jak na przykład widzieliście, no jakaś choroba dotknęła nasze farmy chmielu i niestety tutaj chmiel już przestanie być. O, tutaj na przykład też jakaś plaga, o, więc niestety 6 punktów na minusie do popularności. Więc no, tutaj się przyda, o, trochę zwiększyć rację. No i powinniśmy zaraz mieć piwka.
Zapasy już mamy 16, jeszcze tylko 8. Nasze zapasy żywności. Ser też napływa, jak widzicie. Jeszcze 23 sera, więc no generalnie lada moment tę misję przejdziemy. Nasze zapasy żywności. O ile tutaj mięso nam się nie skończy. Okej, okay, mamy piwka, teraz tylko czekamy na ser. Na serek wiejski. Nie można tutaj tego zbudować. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. No i proszę. Udało się. No nie było jakoś bardzo trudno, myślę. Więc możemy przejść dalej. No, od razu kolejna misja. Zbrojownia świeci pustkami. Udaj się do doliny na wschód od zamku i rozpocznij produkcję broni. Żyzne dno doliny doskonale nadaje się do uprawy jabłoni. Możesz skorzystać z ich owoców, aby nakarmić swoich ludzi. Miejscowy kupiec sprzedaje żelazo. Powinieneś kupować surowiec, aby potem przerobić go na żądaną broń. Okej, okay, mamy tym razem wyprodukować łuki i miecze. W zależności od poziomu trudności od 6 do 24 łuków i od 4 do 16 mieczy. My oczywiście gramy na poziomie najwyższym, więc mamy 24 łuki zgromadzić i 16 mieczy. Wybierz miejsce na swoją siedzibę. Okej, okay, tutaj działamy szybciutko. Stawiamy spichlerz i blokujemy tego niedźwiedzia. O! Tak jest, udało się. Zniknął. Bardzo, bardzo miło. Teraz tak. Powiedzmy ze 4 chaty drwala. O, w tym miejscu, w pobliżu tych drzew. Dlatego właśnie nie bez powodu ulokowałem się w tym miejscu, bo mam drzewka bardzo blisko. Dobra, teraz sady jabłoni. Poproszę. O, też jak najbliżej spichlerza stawiamy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. I czekamy na drewno. O, tutaj wilki. Niestety będą atakować. Może nawet dla pewności tutaj zablokuję. O, akurat zapomniałem tego zrobić niestety. Zablokować przejścia. Nie można ale tutaj tego zbudować, mój panie. Wszystko się udało. Z lasu zdecydowało się powrócić pod twoje skrzydła, mój panie. I stawiamy pierwszy warsztat łucznicy. Łuczniczy. Tak, teraz dobrze powiedziałem. O, tutaj pierwsze pozytywne zdarzenie, tak, czyli mamy paru łuczników. Tutaj przyszli do nas. Trochę nam pomogą. O, sprzedamy może jabłka. Prawie nie mamy już wiadomość od twojego skryby. Ha, patrzcie jak w dobrym momencie. Tak, akurat w tym momencie niestety złodzieje ukradli nam jedzenie. Wow, ale wyczucie czasu to się nazywa. Sady jabłoni mogą być zakładane tylko w dolinie. Stawiamy sady. No, jeszcze damy z dwa. O, kolejny domek. O, teraz zapomniałem o zbrojowni. No tutaj akurat musimy o naprawdę wielu rzeczach pamiętać. Będziemy ogólnie sprzedawać te jabłka. No tutaj już możemy już sprzedać, znaczy zniszczyć te chaty drwali, bo tutaj drzewa zostały już ścięte. Nie można tutaj. O, ja dam sobie chaty w tych miejscach. Nie można tutaj tego zbudować. Bo tu mamy o wiele więcej drzew. No i tutaj pierwsze łuki już są produkowane, potrzeba bardzo drewna. Miło. I teraz może damy pierwszą kuźnię, o, żebyśmy mogli wyprodukować miecze. Tak, tutaj nie zmieniamy na maczugi, bo tu maczugi nam się nie przydadzą kompletnie. Znaczy miecze też się nie przydadzą, ale są potrzebne do wykonania zadania. O. Też pamiętamy, żeby kupować żelazo, o, bo niestety bez żelaza nie mamy mieczy. Jest akurat taki proceder. Dobra, sprzedajemy dalej jabłuszka. O, potrzeba możemy drewna. Zaraz postawić kolejną kuźnię, jak tylko zgromadzimy drewno. Tak, wiem, potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Jeszcze jedno drewno, jedno drewno. Come on, come on. O, thank you very much. Dobra, i jeszcze możemy dać jeden warsztat łuczniczy.
Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. I teraz przydałaby się jakaś obrona, bo w pewnym momencie zaatakują bandyci. A mówiąc bandyci, mam na myśli trzech albo czterech pałkarzy. Wyruszamy. No i warto się przygotować na nich też, zawczasu. Dobra, mamy kolejne żelazo. No i zaraz możemy postawić kolejną kuźnię. O, proszę bardzo. No i wydaje mi się, że trzy warsztaty łucznicze i trzy kuźnie wystarczą w zupełności. Teraz po prostu musimy cierpliwie czekać, aż zgromadzimy tutaj towary odpowiednie. Bandyci grasują w pobliżu zamku, wasza wysokość. O właśnie, o tym mówiłem. Bandyci, lordzie, teraz się przydasz. Ale, kurczę, nie chciałbym, żeby poginął. Może wracaj do siebie lepiej. Bo nie chcę, żeby lord poginął. Jak zginie, no to jest po nas. Ojojoj, nie to miałem na myśli. Dobra, leć, lordzie, pomóż. Pomóż tym łucznikom. Oni w ogóle na wieżę się nie dostali. Ojojoj. Dobra, poszli sobie. Tak, tak, tak. Wywnioskowałem to po tym, nasze że muzyka nie rodzą owoców, mój panie. Się skończyła. Ludzie podejrzewają, że to sprawka czarownic. Uff, całe szczęście, bo oni mogli nam bardzo przeszkodzić. Z tego względu, że pałkarze są całkiem dobrzy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Ojojoj, chyba za dużo sprzedałem jabłek. Teraz będzie mi popularność spadała na łeb, na szyję. Szybciej jabłuszka dawać, bo... O, dobra, dziękuję. No i co, jeszcze czekamy na trzy miecze i dwa łuki. No, to już jesteśmy prawie w domu. Tak, kuźnie już pracują, za chwilę zdobędziemy trzy miecze. O, łuki już mamy. No, to kilkanaście sekund i będziemy już w domu. Więc, no, ta misja w sumie też nie jest jakaś bardzo trudna, aczkolwiek, no, ci bandyci mogą najwięcej problemów przysporzyć. No i proszę, mamy. No i nawet sporo czasu zostało, zobaczcie. No, 72 miesiące wcześniej. Ponad połowa czasu jeszcze nam została ogólnie. Także, no, super poszło. Teraz musisz zbudować miasteczko, które będzie dostarczać zboże do miasta. Równiny na zachód od zamku powinny być do tego idealnym miejscem. Udaj się tam i stwórz miasteczko. No dobra, no to jeszcze jedna misja w tym odcinku. Osiągnij liczbę ludności 200 i 6400 złota. Więc no, tym razem stworzymy naprawdę duże miasto. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. No dobra, powiedzmy tutaj damy siedzibę. Spichlerz gdzieś tutaj. I tak, najpierw nałożymy łapówki. Chodzi o to, żeby popularność nam się zwiększyła. Oj, będziemy tutaj dużo stawiać budynków. Przede wszystkim chat drwali. Będziemy dużo stawiać. I generalnie ta misja jest o tyle spokojna, że no raczej nie będzie zbyt wielu negatywnych wydarzeń. Ale za to te króliki, czy zające, jak kto woli, no mogą nam nieco przeszkodzić. Tak, jak będziemy tutaj zarabiać? No, przede wszystkim na podatkach. Ale musimy najpierw poczekać, aż nasza osada się nieco rozrośnie. No i będę też się starać zdobywać złoto poprzez sprzedaż pszenicy. Tak, bo możemy tu postawić sobie targowisko. Ale na razie musimy poczekać. Tak,
najpierw sobie postawimy... No, za trzy młyny myślę, że starczy. Nasze zapasy. No i teraz szybciutko piekarnię, tak, zanim nam się jedzenie skończy. A na pewno nam się skończy lada moment. Także pośpieszmy się. Potrzeba drewna. No tak, jak powiedziałem, wszystkie misje ekonomiczne są na czas. Tutaj też mamy czas ograniczony. Potrzeba drewna. Generalnie tego czasu jest dość sporo, ale no... Prawie nie mamy. Też nie chcę tych misji przechodzić godzinę, więc... Za mało tutaj też będę się starał jak najszybciej przejść. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Nie można tutaj. No dobra, kolejne haczki damy sobie. Ten obiekt mógł i tak się będziemy powolutko rozwijać. No może nie tak powoli wcale. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Lada moment zdobędziemy, znaczy już będziemy mieć 92 mieszkańców w osadzie. Także luzik. Zapasy w spichlerze. Nasze zapasy. Okej. No, na razie jakoś się trzymamy. Stan skarbca. No i nawet myślę, że możemy już zaryzykować z podwójnymi racjami i z podatkami. O. Będziemy powoli zdobywać złoto. Nie mamy już żywności, ser. Potrzeba drewna. Za to kolejna misja będzie już naprawdę wymagająca i to bardzo. Ale do niej jeszcze przejdziemy. Na razie zróbmy to, tę misję, a później będziemy się martwić. Tak, bo kolejna misja jest naprawdę cholernie wymagająca wręcz. Potrzeba drewna. Nawet zaryzykuję stwierdzeniem, że to jest najtrudniejsza misja w całej grze. Dobra, może jeszcze parę piekarni damy. Jeszcze z 5 może. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. No i myślę, że już więcej nie, tego zbudować, nie potrzeba. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O. Dobra, teraz może parę nie domów. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O, bardzo choroba proszę. Choroba wyniszcza nasze uprawy, ser. Oj, tego się obawiałem. Że akurat w pewnym momencie niestety nasze farmy pszenicy się zepsują. Za mało drewna. Nie można tutaj tego zbudować. Dlatego tutaj no może nam się skończyć żywność zaraz. Zapasy w spichlerzu są. Ale nie można tutaj tego zbudować. W zamian postawimy kolejne farmy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Niech tych farm będzie jak najwięcej, bo będziemy później sprzedawać pszenicę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No niestety tutaj jeśli chodzi o sprzedaż, to tutaj też nie mamy zbyt wielu możliwości. I myślę, że akurat farmy będą dobre. Nie można jeśli tutaj chodzi tego o zbudować, mój sprzedaż panie. Pszenicy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, będziemy nie spamić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tak, tak, będziemy spamić. Zgadza się. Żeby tutaj kmieci nam przybywali cały czas, aż do 200, tak. Więc już nawet zbudujemy tyle domów, o, żeby już byli, tak, żeby już mieć liczbę 200 powyżej 200. No i dobra, i stawiamy dalej farmy. Zbudować, tak, tyle farm, ile damy radę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego o, zbudować. Proszę bardzo, tutaj nie będzie tutaj farma. Nie można tutaj może tego tu zbudować, też. A może nie i tu. Tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujemy więcej drewna. O, nie mamy jedzenia, kurczę. No właśnie, ale to dlatego, bo akurat w pewnym momencie, no widzieliście, zepsuły nam się plony. Nie można tutaj tego zbudować. Ale lada moment do tego wrócimy. Nasze zapasy. Może na chwilę, o. Przestaniemy nakładać podatki. Nie można tutaj żeby nam tutaj popularność nie spadała. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, mamy 160 prawie. O, już nawet. Tak, dokładnie tylu. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No i trzeba im jakąś pracę dawać, dlatego właśnie stawiam wszędzie te chaty właśnie.
Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jeszcze w sumie możemy postawić kamieniołomy, ale... Chyba już sobie odpuszczę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej, okay, dobra, no, możemy już z powrotem nakładać podatki i nasze mamy 200, ponad 200 złota co miesiąc. Nie można tutaj tego zbudować. Więc to już jest dobry znak. Ile mamy pszenicy? 160. O, oj, zobaczcie ile drewna, ile złota dzięki temu już zyskaliśmy. Więc jesteśmy coraz bliżej. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. No i co, czekamy. Czekamy na 200 osób. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Już jesteśmy blisko. No, nie wiem, czy nie za mało piekarni dałem. Ale zaraz to zrobimy, zaraz to zrobimy. Nasze plony są zagrożone. Jeszcze jedna osoba. Nie masz jest, mamy. Oh yeah. Zwycięstwo. Tak jest. Uff. 100 miesięcy wcześniej. Wow, ale wyczucie czasu. No. O nie. Nasi zwiadowcy zauważyli rabusiów grasujących na północ. Tak, to jest ta misja. Zaczęliśmy budowę zamku na górskiej przełęczy na północ stąd. Obejmij kierownictwo nad pracami budowlanymi i dokończ wznoszenie zamku, aby zablokować drogę wędrówki złoczyńców. O jacie, to będzie naprawdę trudne, ale tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Ja pomyślę, jak tę misję zrobić i dam wam znać po prostu następnym razem, kiedy się spotkamy, zagrajmy w twierdzę. Także trzymajcie się ciepło, no i na razie.